Dzisiaj pytanie, czy zastąpienie klasycznego, eleganckiego zegarka biznesowego smartwatchem wpłynie na naszą jakość zarządzania, na skuteczność, na produktywność? To myślę, że... Prosta odpowiedź jest oczywista. Nie wpłynie moim zdaniem. Bo chyba z wyjątkiem jednej sytuacji, jeżeli mam po kilkanaście spotkań dziennie i potrzebuję mieć na przegubie cały czas informacje o tym, jakie wydarzenia mnie czekają, żeby mi to wszystko przypominało, no to wtedy smartwatch się przyda, wtedy pomoże. Natomiast w pozostałych sytuacjach się są bardziej slogany reklamowe sprzedawców, niż faktycznie wzrost produktywności. Natomiast jeżeli się decydujemy na kupno smartwatcha, to jaki wybrać? Oczywiście to zależy. Jest kilkadziesiąt modeli na rynku, więc każdy pewno dla siebie jakiś znajdzie. Natomiast, gdy ja kupowałem, to ważny dla mnie był wyświetlacz. Znaczy, wiem, że są dwa rodzaje wyświetlaczy: tzw. Tak zwane amoledowe, czyli bardzo podobne do tych, jakie są w telefonach komórkowych, i transrefleksywne, czyli takie, gdzie czerpią światło i z zewnątrz, czyli od środka, od podświetlenia i z, i z światła, światła zewnętrznego, światła słonecznego czy dziennego. Ty mamy na przykład zdjęcie, porównanie amoledowego i transrefleksywnego. Widzicie, że AMOLEDowy dużo wyraźniejsze, ładniejsze kolory. Jeżeli ten transrefleksyjny będzie podświetlony, wydać wyraźniej, ale te kolory wyglądają jak takie sprane. Można powiedzieć, do pracy w pomieszczeniu dużo ładniej wygląda wyświetlacz amoledowy. Natomiast transrefleksywny pokazuje swoją siłę na zewnątrz. Na dworze bardzo wyraźnie daje się go odczytywać, właśnie dlatego, że on czerpie też światło z zewnątrz, gdy amoledowe to jak komórka, jeżeli jesteśmy w pełnym słońcu, to praktycznie niczego nie widać. Także zależnie od tego, gdzie chcesz używać smartwatcha, czy w pomieszczeniu, czy też w dużej mierze na dworze, warto zwrócić uwagę na to, jaki ma wyświetlacz. To mi się wydaje, jest takie ważne kryterium, jeśli chodzi o takie urządzenie. No i, czyli konkludując, czy warto zastąpić klasyczny zegarek smartwatchem może warto, jeżeli chcę mieć jakiś gadżet, zabawkę, natomiast myślę, że to nie zastąpi mi pracy nad moim charakterem i to samo z siebie nie zwiększy mojej produktywności.